dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w Inscription. Kolejny już raz i tak. Udało mi się chłonąć po ostatnich drastycznych wrażeniach i... Jeśli nie mieliśmy magiczne oko, ale widzę, że efekt nam zniknął, mimo to nadal wszystko działa i to jest jakieś jeden. Lama jeden, ale mniejsza, dobra. I tak, dzisiaj z tym magicznym oczkiem mamy coś zrobić? W sumie nie wiem. Raczej tak, bo tam... Było chyba tam napis coś o zegarze, poza tym tutaj coś jest, więc... Można klikać, fajnie. I tak, skoro są takie opcje, to od razu zróbmy. Zobaczymy, dokąd to nas doprowadzi i... Co to jest? Wilk. Zabierz film, zanim on go zobaczy. Co tam robi? Robicie? Odwróć się do mnie. Wezmę. Czym się zajmujesz tam? Co tam robisz? I odrodzona nadzieja, czyli Born Hope. Dobra. A mniejsza, tak. Ostatnio właśnie zdobyliśmy magiczne oczko, które jak widać zdradza jakieś sekrety, tajemnice. O tym jak tutaj zdobyliśmy nóż i wydłubaliśmy sobie nasze naturalne oczko. Po prostu au, chuj i tak dalej. I tak. Nadal tu jest czaszka, która nie wiem jak działa. Tu jest jakiś pokój, w którym w sumie nas zawsze zamykają i zabijają. Tu był safe, w którym jest ciemno. Syndrom tego jest nadal strasznie ciemna. Tu zagadki, które wszystkie chyba rozwiązaliśmy, czy jeszcze nie? Tak, tak, wszystkie. Jakiś globus, czaszka, z której czasami zęby można wyciągać. Nie wiem. No i tyle w sumie. Więc tak, no, jakiś sekrecik. A sumie, zobaczmy może jeszcze tą książkę, wiecie. W książce tej reguły może też będą jakieś sekrety za chwilę. No i właśnie jeszcze pamiętam parę rzeczy. Wiewióra w butelce, tutaj mamy specjalny hak, który pozwala ukraść jemu, temu dziadowi złemu, niedobremu, jedną z jego kart. I tu wiewiórki nieśmiertelne. I tak, od razu mówiąc, wiem jak to działa. I do czego to jest potrzebne, tak przy okazji, więc no. Wiem, że jest achievement po prostu z tym związane, że mamy ukraść kartę, którą on nam ukradnie. I tak, trochę niby minus i unsub i w ogóle, bo po prostu sobie zaspoilowałem, ale z drugiej strony wolę nie pomijać achievementów, więc jak wiem, że są jakieś pomijalne, nie mówię, że sprawdzam dokładnie, ale jeśli ktoś mi poinformuje, że jest jakieś pomijalne albo sam się dowiem w jakiś sposób, to po prostu, no. To po prostu tak. Wolę osobiście sprawdzić, jak to po prostu wygląda. Jaką my tu mamy talię? Wilk. Chodzący robak, który wygląda inaczej. Toad, który wygląda... to na pewno jest łosica? To nawet nie wygląda jak łosica, to przypomina jakieś... Jakąś maszynę? Na korbkę? Ładniejsza. Bullfrog? Elk? Swoją drogą właśnie się elkiem i wiewiórką odblokowaliśmy kończynkę. Jakiś taki piesu? Wilk? Mruwa z odpadającym ogonem? Useless. Pizza. I teraz to coś. To jest jakiś inny wilk, brzydki. Ale jest 2 na 2 za 1, więc fajne. Okej, mam dużo dwójek. Trochę jednak jest w sumie. Dobra, weźmy trójkę, zaryzykujmy i... to jest chyba mus, to był chyba łoś. Czy coś tego typu 3 na 7 i przechodzi w stronę jakąś konkretną, przepychając wszystkich ze sobą. Nie, dobra. To teraz idziemy jeszcze po kolejne jakieś takie ozdoby dla wiewiórków. Drewno rzeźbiarka znowu się pojawiła. Nie będę teraz czytał dokładnie, bo jakoś dzisiaj mi się nie chce. Wiecie, wolę się skupić na rozgrywce, odkrywaniu nowości i tak dalej, bo ponoć ta gra ma dużo więcej do zaoferowania niż to, co widzieliśmy do tej pory. Ale tak, ona, no mimo tego, że była stara i mimo wieku, to miała pełno wigoru i dobrze się poruszała. I co my tu mamy? Robaki. Jelenie. Robaki, jelenie i ciało potrójnie. Kuszące może być. Ewentualnie toksyczne robaki, toksyczne jelenie. Wiecie co, weźmy to. Fajne. Na razie nie będę z tego korzystał, bo jeszcze nie potrzebuję niczego tak często, żeby być 3 krwi. Ale tak. Jeśli będziemy mieli więcej drogich kart, to zrobimy sobie takie potężne. I tak.
Okej. No nie było kobiety już, typowo. No i walka z prospektorem. Zaczynamy. Gaśnę nam świeczkę, oczywiście daje dyma. Ten dym jest niesamowity. Czasami jest niesamowity. Patrz, on ma jeden ataku i trzyma świeczki. Nazywa się Greater Smoke. Nie wiem czemu, może to jest po prostu, że od jakiegoś miejsca czy coś. Ale tak, standardowo, tak, 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 prospektor. Tylko tym razem już nie mówił o tym, że to prospektor, bo widziałem wcześniej. Powinien ci podziękować, jak to było. Tak właściwie to trochę źle, jestem uwięziony w ciele łasicy. Na papierze karty. To akurat jestem w stanie zauważyć. A ja oczywiście przygotowałem sposób, żeby zdecydować się to ponownie. Kontynuuj. Nasz przyjaciel gracz, on od razu trzyma klucz. Okej, okay, jak tam sytuacja? Zaczynamy standardowo w taki sposób. Piękny. To trochę zajmie ubić się. Mam też stołta, który jest 1 na 3. Dobra. Mając taki rozkład, to zrobimy to w ten sposób. Wiewióra tu. Stołt tak. To jest zagranie. Wiem. I to tak. No, to jesteśmy. Tak, miałem nie czytać, tak czytam. Ale dobra, mniejsza. Takie piękne zagranie na początek. Okej, okay. I teraz, kiedy już nie ma Kojota, weźmy z naszej talii. Mruwa bezużyteczna. Kładziemy, znaczy, kiedy tu jest Kojot, to właśnie kładziemy dyma, żeby dym się go pozbył. Dzwonimy. No, i będzie idealnie. Kojot tam co prawda zaraz nam rozwali skałkę, ale nie ma co się tym przejmować. I teraz tak, z tego wszystkiego wiewióra mogłoby się przydać na później. Nie, jeszcze mamy spokojny czas, więc... Piesu. No, piesu, dobry wybór. Przyda się na pewno. No. I jak widać, udało się. Udało się już wygrać i teraz... Widzę złoto w tych kartach, coś tego typu on tam gada. Dużo kości. No. Złoto, znalazłem złoto. Tak, takie typowe gadki. I tak, musimy wziąć wybiórę. Bez niej nic nie zrobimy. Albo coś tym przejmujmy. Niech niszczy sobie spokojnie złoto. I teraz tak. Kolejna karta tutaj. Nazwałeś rannego wilka. Cześć, tak, gdyby był stamtąd, jestem pewien, ale okej, dobra. A. Okej, Anna coś tam mówiła, że. Plan jest. W działaniu i tak dalej, czy tyle razy. Nie byłem w stanie przeczytać. No. Aż żałuję tego, może lepiej będzie, jeśli. Dobra, dwójka. Trochę spowolnimy, żeby było jasne. I teraz tak, jaka sytuacja? Dwa wolne pola. Piesu i kojot. Okej. Okay. Piesa nie pokonamy. Ja tam mogę pokonać. Więc to oznacza tyle. Wiewióra idzie na śmierć. A tutaj kładziemy żabę, która się pozbędzie. Kojata. I super. Okej. Okay. Idzie niebezpieczny wonusz. Sytuacja jak wygląda? A, okej. Okay. Możemy wziąć wilka na razie. Teraz tak, 1 na 2. Będzie wtedy... Minimalnie zabraknie. Niestety, minimalnie zabraknie, więc no. I teraz tak, czy powinienem się w takim razie bać? Nie, jesteś idealny, zbalansowana, więc jeszcze przeżyjemy chwilę. Bez tego. No i mu niestety uciekł. Ale dobra. W takim wypadku teraz sytuacja jest taka, nie inna, to możemy co zagrać. Teraz tak. W ten sposób zagramy. Mistrzowskiej, tak?
Jeśli uderzy nas jeszcze raz z piesu, czy to spowoduje porażkę? Nie, nie, jeszcze trzy. Dobra, to na razie tak zostawiamy. Chociaż, czy to ma sens? Chyba się trochę pogubiłem w swoim własnym planie. Dobra, zagram to inaczej. Tak, tak, żeby powoli może usuwać piesa. A tam wiewióra. A, zapomniałem, że piesu tam w sumie przeskoczy. To było głupie. Oj. Oj, oj, oj. No, szansą to, żeby sobie tu poradzić, byłoby ubicie tych dwóch, ale ich nie chcę ubijać. Dobra, wiewióra. Nie zginiemy od psa, na szczęście, więc jeszcze da się to utrzymać. A nie, dobra, dostajemy teraz mnóstwo rzeczy. Nie, to będzie super. Mój mój, jego pakunek. Tak, okej. Teraz tak, kojot. Czy kot jest w stanie... Nie, kot nie pozbędzie się piesa. Porcupine też nie. I wiewiórów nie potrzebujemy aż tylu. Mógłbym niby tutaj teraz ich poświęcić dla wilka. Ale nie, nie zrobię tego. Jeszcze chwilę, jeśli tego nie zrobię, to pies nie oznacza porażki. Nie, dobra, mniejsza. Wilk, dobra. Nie, pies jeszcze nie oznacza porażki, dobra. Wiem, że gram może nie do końca optymalnie, ale... Taka już moja natura. Nie zawsze jestem optymalny. I teraz tak, jeszcze raz stąd. Elk. 2 na 4. Potrzebujemy czegoś takiego za 3, więc... No chociaż jest to smutne. Ciemność mnie otacza, czy... Coś tego typu tam gadało. Mamy kolejnego wilka. Wiewiór niestety są nieśmiertelne, więc wygląda to tak, że musimy zrzucić dosłownie dwie wiewióry. A nie, one cholera, musimy... Nie, dobra, to muszę to ugrać jakoś inaczej. W sumie te nieśmiertelne wiewióry okazują się być bardziej problemem niż wsparciem. Dobra. A w takim wypadku teraz za jeden porcupine, nie żeby to miało wielkie znaczenie. Ale to wszystko, tak, tak. Dla wilka i mamy 6 obrażeń. Jeszcze nie wygramy. Dobrym znakiem. A, bo dzięki temu, że jeszcze nie wygramy teraz, to można teraz zadzwonić pięknie. I dzięki temu, że zadzwonimy, mamy to. Okej. I wiecie co? Jest jeszcze jedno osiągnięcie, które też mnie zastanawia, o którym też trochę już zasłyszałem. Osiągnięcie za wygranie dzięki obrażeniom od wiewióry. To może być ciężkie do zrobienia, ale też by to próbował. A póki co, twoje życia są przywrócone. Jej, w ogóle kart nie ma, wszystko znikło. Wybieraj ostrożnie. Mamy? Ten poziom brutalnej siły nie potrzebuje wyjaśnienia. 7 na 7 u Rayuli za 4 energii. Czemu za 4 krwi? Nie. Okej. Jakiś wieprzu, który 2 na 2, jak to działa? Okej. Tu ma jakieś rzeczy związane z kamień dzwonki tworzy po swoich bokach. Tutaj. Ameba. Mienna ameba. Jej sigilla, czyli znaki zawsze się zmieniają. Okej. Okej. Z tych wszystkich opcji chyba najlepszym wyborem będzie... Ameba, bo nie mamy i tak niczego na kości. Dobra. Prospektor pokonany, możemy iść dalej. Tak, 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 Wetlands. Nic się nie zmieniło. A jeśli pójdziemy, tu będzie łączenie sigili, tam będzie wyzwanie elitarne, takie, tak w sumie można to określić. Tu jest challenge, a wiecie co, pójdziemy może tak, tak, tutaj do ogniska zwykła walka, dobieranie karty, żeby mieć ich jak najwięcej i tam. Ewentualnie na plecak, jeszcze się pomyśli. Ale póki co idziemy wybrać kartę. I tak, kotek,
Karaluch i Rattler. Nie, Karaluch. Z tego co się orientuję, Karaluch jest bardzo dobrym wyborem. I w sumie, teraz kiedy mam Karalucha, to można byłoby jeszcze pomyśleć czymś innym. Jeśli chodzi o to wszystko, bo Karaluch działa w taki piękny sposób. Więc no. Gdyby efekt Karalucha przekazać jakiejś tańszej karcie, takiej jak ona albo Ameba. Super. Ewentualnie, jak już mam nieśmiertelne, Stunted Wolf też byłby właśnie dobrym wyborem. Dobra, to pójdźmy jednak inaczej, jak tak teraz o tym pomyślam. Dopiero co zdobyliśmy Karalucha? Ale tak. A... I tak, chociaż wygląda strasznie brzydko ten wilk, to jest 2 na 2 za 1, moim zdaniem dobry wybór. Smak mojej dawnej chwały? Co? Okej. Mniejsza. I wielkie wyzwanie. Podczas którego kruki będą, czy ptaki będą przeskakiwać na pole, na które zagrywamy cokolwiek, więc tak. I co my tu mamy? Beehive, który najpierw żeby mieć latacze przeciwko temu i... Ojej, gość, nawet nie wiesz jak bardzo sobie zepsułeś to właśnie. Ale dobra, dobra. A czy mam coś w ogóle sensownego? Nawet bardzo. Tutaj wiewióra. Jest tak... Tutaj żaba. Nie ma co znaczenia, bo i tak ta żaba ginie od razu. Razem z wiewiórą. Po to, żeby postawić wilka. Jej. Mamy wilka, takiego potężnego wilka, piesa, po prostu... Ważny. Okej, okay, teraz poproszę o Stunted Wolfa. Stunted Wolf to nie jest... Ale no, Working Arnold też może być... Jeszcze nie. Wiecie, chcę po prostu jak najwięcej obrażeń zadać, więc o... Idealnie. Teraz mamy 3 do wygrania, więc jeśli zrobimy to w mądry sposób, czyli tak i tak. Mamy 3 zęby do kolekcji. Na wypadek, gdyby wiecie, ten skór nam się trafił do kupienia. A wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wybór. I wygrana, bez zbędnych problemów. Jej. I teraz wybieranie karty czy challenge? Challenge'a możemy nie przeżyć. W sensie nie przeżyć, czyli nie zaliczyć. A tu zawsze jakaś karta, dobra, pójdźmy po pewniaka. Choć oczywiście tam są potężniejsze bestie, ale mniejsza. Kotek, Rat King i Bullfrog. Nie wiem, gdzie ta kończynka, ale ze wszystkich opcji Rat King jest najlepszy. Później go się poświęci fajnie i będzie dobrze. Tylko czy na pewno będziemy też... Pójdziemy tutaj. Tak. Mamy pełno rzeczy, nie używam ich, ale... A, czekaj. Co? A, chyba mam 2, dobra, to się nie liczy. Nie możesz tego użyć. Mówisz, że czegoś nie mogę użyć. Porażka? Do użytkownika. Nic się nie stanie. A, butla... Gluta nie ma żadnego użycia. Tak, na pewno, dobra, biorę to. Wiecie, jak coś nie ma użycia, to ja chcę to użyć od razu. Więc tak... Tak? Wziąłeś rolkę filmową. Czy prawda? Twój plan jest blisko momentu prawdy, ale musisz pokonać go najpierw. Nie wiem do końca, o co chodzi, ale dobra. O, Kingfisher, dobra. I Kingfisher, dobra, 2 Kingfishery, super. Czyli mam 2 pola na jakieś potężne stwory, które nie będą musiały się przejmować niczym. Dobra, wiem już co zrobię. No więc tak, jedną wiewiórę stawiamy tutaj. Nie jest to może najlepsza decyzja, żeby nie było, ale zawsze to porządna. Stunted Wolf, który jest nieśmiertelny, podkreślam, idzie tutaj. Pewien. I tak, do tego czemu nie, zarzucę od razu tam łasicę.
Jesteś pewien? Tak, wszyscy pytają się, czy jestem pewien. No, jestem pewien. Gdybym nie był, to bym tego nie zrobił. Ale mniejsza. I tak, wilk dostanie niby obrażenia. Ale właśnie dzięki temu, że ma dwa życia, to ubije żabę i sam przeżyje to. Dobra. Dobra, to jest już porządne. Ale nie na tyle porządne, żeby wymieniać tyle kart na niego, więc tak. Mhm. A, i właśnie, w sumie pamiętam jeszcze, to może pokażę wam jedną ciekawostkę, patrzcie. Tutaj to coś dziwnego. O, dowiedziałem się też, że to jest dosłownie licznik tego, ile mam zębów, więc tak. A, tak, dobrze. Stingbug. Nie mam kości na Stingbuga. Zaskakujące. To oznacza tylko tyle, żebyśmy musieli poświęcić kogoś. O. To może być dobry plan. Patrzcie. Widzimy to w taki sposób. Jakiś betre... coś tam, więc on chyba wołał zdrada, czy coś tego typu, ale tak, mniejsza. I teraz patrzcie, tak, tak. Używaj mnie rozważnie. No, w ten sposób można fajnie sobie to zrobić. Nadal nie mamy odpowiednich rzeczy, teraz bym mógł też ubić tą dwójkę. Tam. I potem znowu dzięki temu wstawić jego. I jakoś ją też może. O, w sumie nie wiem. Ale dobra, nie przejmujmy się tym teraz. A, idealny balans. Oj, to jest w idealnym balansie, czyli 5. Nie będzie nadmiaru. To też nie mam sposobu na pozbywanie się. A właśnie, dobra, póki pamiętam. Mówię poważnie, nie możesz tego użyć. Nie ma dla niego żadnego użytku. A, umieszczę co na półce, o tam. Na ten moment. Moja porada, unikaj tego. Ale dobra, w sumie, gdyby tak to zrobić, zwiększę obrażenia minimalne. Dobra, tak. W ten sposób. Żegnaj. A tutaj znowu. Mhm. Tak, zwiększę obrażenia o 2, co jest dobrym wyborem. Wreszcie. Czy tam nareszcie, ale dobra, w ten sposób właśnie, tak. I jeszcze jakiś zombie, chociaż pojedynczy nam się zdobył. Więc jej, i teraz tak losowe. A czy... my tak, jak tak myślę, losowe, czy... chwilę, tu mamy rzeźbiarza, ale tutaj jakieś nowe coś, dobra, idziemy do nowego czegoś. A, i tak, co my tu mamy? Jeden kosz, dwa koszty... kości? Weźmy na kości. Alfa, okej, okay, dobrze, super, przyda się alfa. Można dzięki niemu zdobyć jakieś fajne rzeczy i teraz idziemy do grzybków. Pewnie jakieś halucynki. Ale mniejsza o to. Tak, znalazłeś się pośród zagajnika grubych i dosyć dorodnych grzybów. O, zauważyłeś jednak jakąś figurę pośród chmur zarodników. Jesteśmy mykologist... tak? Nie wiem, czy to są jakieś grzybologowie, czy coś takiego. Aż pomyślę teraz o tym. Na szczęście tym razem byłem na tyle gotowy, że przygotowałem sobie tłumacza od razu pod ręką, więc jest w miarę okej. Okay. Bo takie nazwy, wydaje mi się, że warto byłoby, wiecie, móc tłumaczyć na bieżąco. I uwaga. Okej. Okay. Mycologist. Okay. Mikolodzy. Nie wiem, czym są mikolodzy, ale okej, okay, niech na tym pozostanie. Nie, i odpowiedział tak. Czem tak, i w ogóle patrzcie, dwie głowy. Trochę to przerażające. Jedna jest w ogóle tylko grzybowa, druga w miarę normalna. I my dokonujemy swoich eksperymentów daleko od... Nie jesteśmy mile widziani gdzieś indziej. Będziemy eksperymentować na twojej... your flock, nie wiem, czy to twoje stado, coś takiego, tak? My będziemy potrzebować dwóch dokładnie takich samych kreatur. Jednej dla każdego z nas. Okej, okay, i grzybki wrosły na stole. Możemy wybrać tylko wilki. Nie wiem, czy mi się to podoba, ale... ale no, co trzeba. Cholera, on ma tą piłę. Nie podoba mi się to. Nie, wydaje mi się, że to może
że może się przy tym trochę pobrudzić. Nie patrz na to. O Jezu. Wilk jest teraz jednością. Uj. Takie pobrudzone plamione. Ale okej. Okropne, ale patrzcie, dwa wilki zmieniły się w jednego. Fajne. Dobra, jeśli będzie okazja, to będziemy go częściej odwiedzać, zdecydowanie. Jej, nieśmiertelna wiewióra. Król szczurów, pies i cyk. Dwa na jeden, dwa na pięć. A. Dobra, mniejsza. Mam tu pszczoły. Pszczoła jest niegroźna, więc tutaj niech będzie wiewióra. Potem mogę tylko żałować oczywiście, ale tak. Tak. Dalna misplay. I teraz tak. Nie, na razie zostawmy jak jest. Później może wymienimy stałtan coś innego. I tak jestem świadom, że może powinienem szybciej to zrobić, ale jakoś tak mi się nie spieszy. Zagrajmy tutaj. Mruwa. Po prostu mruwa. Okej, okay, widzę, w którą stronę to będzie zmierzać, więc zrobimy to tak, szybko. Tak, tak. Znowu. Tak, tak. Będzie szybciej. A w ten sposób w końcu to przynajmniej wygramy. W następnej rundzie. Ciekawa sprawa, że sobie pszczoły tu wypuszcza. Weźmy też to i... Z3. Nie, nie opłaca się. Po prostu... A, zapomniałem, że... To nie jest takie proste, żeby będziemy atakować te pszczoły. W ogóle. Dobra, mniejsza. Bullfrog. Okej. Może być zawsze coś. Daliśmy pszczołę. Pięknie. Po prostu. Nie wiem, po co mi ta pszczoła, ale tak, ale dostaliśmy ją i... Oj, tak. Tak, 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 tak. Idealny moment. Idealny moment, wilczku. Idealny. Dostajemy dużo zębów dzięki tobie. No i tak. Mieliśmy 18 z 26. O, będziemy bogaci. A patrzcie, akurat trafiamy na naszego ulubionego trapera. Więc tak. Jej. Aha. Nie znajdziesz lepszych skór na setkę mil. Tak, darmowy królik. Tak, bierzemy złote runa, ile się da. I tak, po prostu weźmy jak najwięcej, jak się da. No to po. Masz moją wdzięczność. Okej, okay, super. To teraz idziemy tutaj. Wiem, że mógłbym jakieś ciekawe poświęcenia robić, ale nope, nie chcę. I tak, spotkałem znowu. Oferuję znowu różne rzeczy i teraz co mamy? Ruki, obronne psy albo... O, jak to się nazywa? Wybierłby byłek psy, albo tutaj latanie. Znaczy blokadę latającą. Żadna z tych opcji nie jest jakaś interesująca, więc weźmiemy kruki. I tak, nieśmiertelność wiewiór okazuje się problemem, to weźmiemy teraz wiewiór walce 3. Kobieta odeszła, no standardowo. I walka z rybakiem, aka anglerem, aka... Dobra ryba, świeża ryba. Ale okej, okay, dobra. Tak, tak, tak. Oczywiście. I zobaczymy, co będzie. Za chwilę. Czy uda nam się wygrać, czy jednak nie. Nosisz świeże ryby. Łatwy wybór. Okej. Okay. Wiewióra, warta 3. I jakieś dobre rzeczy. Znowu się spotkamy. Fatalne rozdanie, szczerze. No dobra. Zobaczmy, jak to wszystko wygląda. I tak, pierwszy co to Kingfisher. Na Kingfishera kogo bym wystawić? Szczerze, jak tak myślę, to może. Poczekajmy. Nie będziemy tam nic wystawiać. I tak, królicza skóra to na razie nie. Wiewióra. Jest warta 3 poświęcenia. Będziemy tracić, ale dobra. Zostawmy, żeby chociaż tego wilka tu przygotować. Okej. Okay.
muszę ci zaufać, tak. No, niech będzie, że tutaj postawimy. To na razie zostawiam, bo nie mamy co poświęcać. I okej, okay. Zin, zin. Trzy obrażenia w naszą stronę. Super. Kingfisher, Kingfisher. Wszystkie nieświeże. Trudny wybór. Dobieramy coś tutaj, niech będzie. Wiewióra. Proszę, bierz wiewiórę. Nowa ryba. Łatwy wybór. Dzień, dzień. I... Nie! Czy ja to... Miskalkulację zrobiłem? Idź łowić. Naprawdę miskalkulację? To już chyba nie będę miał kolejnej okazji. Jak słyszę, więcej tego haka nie dostanę. A dobrze, kiedy indziej to się zrobi. I tak, teraz to tak, to tak. Dzień, dzień, okej. Okay. Idź łowić. Potężne obrażenia, tak, tak, tak. A teraz wygraliśmy. No nieźle. Jeszcze nie... przeminiesz. No nie ma osiągnięcia. Ale przynajmniej udało się coś innego zrobić. I tak, jeśli jeszcze chodzi o to osiągnięcie, też nie ma co tak płakać od razu, bo da się to poniekąd zrobić jeszcze w innym trybie, który został niedawno dodany swoją drogą i jest dostępny po przejściu gry. Więc tak, taki tryb jakby roguelite. Bo ta gra ma fabułę, historię, tak dalej. A tam to jest dosłownie stworzone po to, żeby sobie rozgrywać. Wiecie, tak jak to jest w Slay the Spire czy innych tego typu karciankach. Okej, okay. Może jedna z tych kart ci podpasuje, tak? I co my tu mamy? Pięty, modli się Bóg. Perfekcyjna inkarnacja terroru. Atakuje przed siebie i w boki, z tego co widzę po sigilu, ale może być nie tak. To i Moleman. Niezachwiany Moleman. Ostateczna, czy tam superpotężna linia obrony. Okej. Okay. Ciekawe wybory. Powiedzmy, że wezmę... Jak będzie Moleman, jeśli z takim ultimate tankiem, to może się przydać. Ale póki co idziemy dalej. Okej, okay, tak, tak, tak. Po przejściu Bajorka, świeży oddech i tak dalej. Potrzebujemy kolejnej mapy, oczywiście. I tak. Ulga świeżego powietrza szybko ustąpiła na rzecz trzęsącego kościami mrozu, tak? Miałem tego nie czytać, zapominam się ciągle, ale tak, jesteśmy ponownie na linii śnieżnej i właśnie jeszcze, chyba pamiętam o tym, warto by było może zobaczyć też jeszcze jedną rzecz. W sumie kilka rzeczy. Po pierwsze książkę tą z zasadami miałem przeszukiwać. A po drugie zobaczyć, o co chodzi. Trzymaj... Zapieczętowane. Okej, okay, klikam przez przypadek. Oh. Nie mogę wytrzymać tego bólu. Nawet po tych wszystkich latach. Czego chcesz? Mam... Prawie nie mam po co żyć tymi dniami. Czy to możliwe? Masz oko mistrza. Nie wiem, o co mu chodzi, ale okej. Czy to oznacza, że mistrz może mnie zobaczyć? Magnificus? Czy możesz mnie zobaczyć? Możesz mnie uwolnić? Nie wiem, o co mu chodzi, ale okej. Och! Dokonało się. Mistrz jest wolny. O, ten koniec musi być blisko teraz. Jeśli Magnificus jest wolny, to musi być blisko. O! Patrząc jak rybak przegrywa, to ulżył mojemu bólowi. Stary rywal, mój stary rywal, ten rybak. Pokonał mnie tym razem, ale będę miał inną szansę. O, widzę, że masz coś specjalnego ukrytego w rękawie.
Nie obawiaj się. Nie zniszczę twojej przykrywki. Po prostu musisz teraz dostać się do tej jego kamery. Może jeśli go pokonasz, będziesz mieć szansę? Okej. Okej. A tam coś gadał, niestety przeklikałem przypadek. Widziałem, że pretendenci dotykali jego legendarnej kamery. Ale tylko jeśli byli w stanie go pokonać. A, okej. Podziel tak. Pokonaj go jeszcze raz. To powinno wystarczyć. Nie ma pojęcia, co masz przygotowanego. Nawet nie rozumiem, nie rozumiem, co chodzi do końca, ale tak. A zanim coś dalej, to poprzyglądajmy może właśnie, czy ty nie ma też jakichś tych takich magicznych rzeczy, co? Hey, don't look. Co? Na początku tury właściciela karta z tym znakiem przyciągnie małe stworzenia, jak wybiury, na swoją orbitę. Okej. Okej, to jest ciekawe. Nisza lider, to znamy, Brittle. Po zaatakowaniu karta z tym znakiem ginie. To już było, Bellist. Annoying? O! Kreatura naprzeciwko tego czegoś dostaje moc. Smród, to znamy. To... Waterborne znamy, chociaż wydaje mi się, że wyglądał trochę inaczej. Byłem z kamienia. O, mając coś takiego, jesteśmy odporni na dotyk śmierci i smród. Mrówki to znamy. One half bones? Nie wiem. O! Okej, czyli to jest jakaś taka zdolność, która wartość będzie miała tyle, ile mam połowy kości. Nie wiem, po co, ale tak. Mirror... Coś tam? Nie wiem, o co chodzi, ale jakieś lustereczko. Bellerin. I nie wiem, co dalej. Kart. To i coś dalej. I teraz Spilled Blood. Okej. A ilość poświęceń... To wartość będzie taka, ile mam poświęceń. Błogosławieństwo... Oburęczności, czy może dobrać dwie karty? Nie rozumiem, ale tak. Błogosławieństwo wstoczego oka? O, okej. Okay. Błogosławieństwo koziej krwi. Noż walkę z czarnym kozłem na planszy. Błogosławieństwo lasu. O, okej. Okay. Błogosławieństwo lorda kości. 8 kości. Okej, okay, to akord znamy. A to są informacje o jakichś przedmiotach. To jest o tym. Tym, jak to się nazywało. Wachlarzu. To jakiś magiczny wybielacz. Karty tracą wszystkie swoje te znaki. Tutaj mamy. Tego co widzę, nie ma niczego tak ciekawego tutaj. Klipsydra? O. W sensie jeszcze nie spotkałem, ale dobra. Nawet jeśli będą jakieś, powiedzmy, spoilery. Ja chcę po prostu to przejść, wiecie, czy tu nie ma jakiegoś sekretu dla tego oka specjalnego. I tak, srocze... szkło powiększające. Okej, czy można wziąć dowolną kartę. To już znamy. Znamy. Wise Clock, nie wiem, o co chodzi. A, okej. Okay. Karty zamieniają się o jedno miejsce. Zgodnie z klasówkami zegara. Okej. Okay. Nożyczki znamy, sztylet znamy. Wiewióra w butelce, to też znamy. Kamień w butelce, tak, to chyba spotkaliśmy się z tym. Też. Nie będę dotyczył tego wszystkiego, wiecie, bo wydaje mi się, że to wszystko jest znane. O, a tego nie znam. Kiedy karta z tym znakiem jest zagrana, jej kopia jest stworzona w twojej ręce, okej, okay, to znamy. Corpse Eater, nie znam. Okej. Okay. Okej, czyli jak ktoś nam ginie, to po prostu sama się ta karta zagrywa na miejsce tamtego czegoś. Bone King znamy. To też znamy. Funky Label znamy.
Sharp Quill, znamy Hefty, znamy Unspawner, tak, Guardian, tak, Airpun, tak, Manalives, tak, Repulsive, nie wiem. O! Jeśli stworzymy, miałby zaatakować kartę z tym znakiem, nie robi tego. Worthy Sacrifice znamy, Mayfi Lip znamy. I to tyle. Nie ma też żadnych sekretów, okej. Okay. To wybaczcie, że zmarnowałem wasz czas. I skupmy się w takim wypadku na kontynuowaniu. Nie wiem, co tam jest, ale tam pójdziemy. W sensie, znam ten znak, ale nie pamiętam, co on prezentował, UK. Okej. Okay. A indyczy sęp, tyran niebios, coś takiego i Warren. A weźmiemy to, zawsze coś na kości. Nie żebyśmy ich generowali aż tak dużo, ale tak. Teraz pójdziemy tu znowu, bo chcę zobaczyć, co za znak. Bo wydaje mi się, że go już naprawdę widzieliśmy, ale nie jestem pewien, co to jest. A, więcej kości, przyda się zawsze. O, jeszcze tutaj. Emergency Wiewióra, czy... Nie, narzucę. Dobra. I idziemy na jakieś wielkie, challenge'owe walki. Mhm. A, ptaki w tej rundzie, czy w tej walce w sumie będą... śmierdzić. Okej, czyli zagrywanie kart, które mają jedno ataku, nie ma sensu. Okej, ma sens, ale tylko jeśli chcemy ich użyć jako dalszego poświęcenia. Przeżyje Elk? Przeżyje. Więc tak, wiewióra. Poświęcamy wiewiórę, zagrywam Elka. I nic więcej nie ma do zrobienia, więc bonk z rogów. Przesuwamy się. Mhm. Ała. Jedno obrażenie. A, to bije za jeden. A, to nie dobijemy jednego od razu. Na przykład zapomniałem o tym. Ale mniejsza. A, weźmy to. Skóra, oczywiście. Po prostu oczywiście, że musieliśmy takiego pecha. I przegrałem. Nie, to był wielki pech. Jedu jakiś godny pretendent się w ogóle pojawi. Dobra, mniejsze idziemy tutaj. I co to było? Placówka handlowa, no tak. Pokaż mi trochę wyśmienitych skór. Ej, co my tu mamy? Zajęcze czy tam królicze skóry? Co tu możemy wziąć? Okej, mamy dwie. Są jakieś dziwne macki z tym tajemniczym czymś. Powiedzmy, że jedną weźmiemy, a drugą to... Przynajmniej, czy ta koza... Koza mi nie jest potrzebna w sumie. Dobra, weźmy maski. O! Wilcze skóry też! Cudownie! Proszę, tutaj mamy do... Tutaj dostajemy do wyboru karty już ulepszone, takie fajne, fajne. A szczerze? To jest ten taki korps z sościem. 1/2 ze smrodem. Z darmo kiedyś zginie. Wezmę. I co jeszcze? Niesamowite, złote skóry? Ha. Gag. Nie, weźmy pakrata. Masz moją wdzięczność. Mnóstwo kart, mnóstwo rzeczy, no super. I teraz tak, do plecaczka. Nic nie mieliśmy jak użyć, więc no... Teraz dostaniemy kolejnego szczurka. Jej, super. Wypełniony, ale... No i szczurek. Tak. Ach, szczur pakunkowy. Zawsze przydatny. Jej. I proszę, kolejny trapper. Mamy jakieś zęby w ogóle? 5. Nie najwięcej, ale dobra. Pokupiłem chociażby... No nie wiem jakie. Ptaki, które będą gubić ogony. Wiewióra. Tego nie zagrywamy. Chyba to się za darmo zagra. Zginie razem z Porcupine'em, ale okej. Tak, tak, tak. I teraz od czego by tu zacząć? W sumie... I okej, następna w sumie ważna rzecz. Jeśli poświęcamy, to nie ma. Ten, jak to się nazywa, nie ma, że za darmo sobie po prostu istnieje, tylko tak, musi tu naprawdę stwór zginąć.
A to zrobimy to teraz tak. Nie jest to może najoptymalniejsza opcja, ale tak. Zagrywamy to, tak, tak. I tu zginie ogólnie. I przez to korps magocy tutaj wskoczą same z siebie. Zwłok tu nie brakuje. A i teraz tak, wiewióra czy karta? Weźmy jakąś kartę może. Patrak, okej. Okay. Mhm, przeżyły. Tak. Wtedy drzewo zniszczone, teraz tak, wiewióra. Po co używać jakichś z tych rzeczy? Nie jakoś szczególnie, ale... Jako, że i tak dostaniemy coś, to ciach. Tak. Tak, tak. A, no tak, zapomniałem, że teraz będą uciekać ptaki. Głupie. A, dobra, 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 dobra. Kreatura ode mnie. Dajmy czy coś. Zagrałbym to tylko... Szkoda mi tak ryzykować. Dobra, więc tak, no, zamiast ryzykować, po prostu ubijmy co się da. Tak będzie najlepiej. Jezu, nie jestem idiotą. Porażka. Po prostu porażka. Porażka, nie. Nie. Ale wiecie co, to może być znak, że jeszcze będę miał szansę, no, ugrać to wszystko, chociaż chwila. Ostatnio tutaj zapomniał kamery, to może tym razem też zapomni i to taki miał być? Nie wiem, możliwe. Ale tak, zaraz zobaczymy. Proszę, zostań żywy jeszcze chociaż przez krótką chwilę dłużej. Chcę mieć pamiątkę. Tym razem mnie. Twoja karta śmierci. Zacznijmy. A, okej. Okay. Wybierz kartę, z której pobierzemy koszt. Niech będą dwie kości tym razem. Ameby, który nigdy nie dobrałem. Teraz moc i... życie. Wydaje mi się, że to jest dobra opcja, 2 na 5. A teraz mi coś z tego weźmiemy sigila. Okej. Okay. To jest ultimate obrońca, a ty będzie wzmacniał wszystkich innych. Ultimate obrońca. Tak. Znak przekopywacza i... znak potężnego skoku. Oczywiście. I teraz nigdy nie pytam cię o imię. Nigdy nie pytałeś mnie o imię. Dobra sprawa. I wiecie co, dajcie mi chwilę, bo nie pamiętam już jakie imiona użyłem poza gwiezdnym kluczem. Nie jestem pewien, czy użyłem Boba czy Stefana, więc muszę wiedzieć, którego użyłem, żeby użyć tego drugiego. Więc rozumiecie, dajcie mi chwilę, aż to sprawdzę. No dobra. Mamy Stefana, więc stworzymy Boba. Jest Stefan, jest Bob. To będzie następny? Nie mam pojęcia, chociaż mam nadzieję, że nie będziemy musieli tworzyć czwartej postaci na karcie, a teraz przygotuj się. Śmierć nadciąga. Mroczne, straszne. Jesteś gotowy? Nope. Tyk. I to by było na tyle. Znowu przegraliśmy. Wiecie, co w ogóle mnie też zastanawia? To teraz z tym co tajemniczym filmem, który mieliśmy zdobyć. Ale mniejsza. Świeża krew. Może ty... zajdziesz dalej. Stopy do temu. Czemu podstawę do temu? O! Zapukaj w drewno. Co? A, okej, czyli mamy. Mamy to od razu ze sobą, nie wiadomo czemu, ale tak. Na co się tak patrzysz? Utrzymuj swoje oczy na mnie. Ten okropny, ranny wilk. Stamtąd to chyba jest ranny, ale nie jestem pewien. Naprawdę chcesz takie stworzenie w swojej talii? W ogóle ta talia jest... Teraz gorsza. To widzicie? Naprawdę, raz po raz jest coraz gorsza. Mieliśmy dwa wilki. Potem nagle znikały wilki, znikały inne rzeczy. I teraz mamy Stunted Wolf, Stingbug, Stout i Bullfrog. No, to talia jest do niczego. Coraz bardziej. A, okej, ale... Jego, w ogóle patrzenie na niego testuje mój temperament. Ale zostało to już rozdane, więc niech tak będzie. Dobra, skoro mam takie karty, to okej. Okay. Ale gdzie zejdziemy, co zrobimy, jak to będzie wyglądać,
zobaczymy w następnym odcinku, a póki co... Widać, że znowu będziemy musieli chyba sobie wydłubać oko, niestety. I widzę, że znowu mamy hak. Więc mamy ponownie szansę jej, żeby poprawić się, jeśli chodzi o rybaka. A co, jeśli chodzi o oko, nie jestem pewien, czy trzeba je sobie wydłubać, ale i tak to zrobimy w następnym odcinku, niestety. Dla bezpieczeństwa, wiecie, biorąc to magic oczko, gdyby tu jeszcze były jakieś sekrety ukryte. A póki co to tyle, dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Do następnego, no i hej, hej!